Witam Państwa serdecznie wszystkich na wernisażu kolejnym już grupy Tęcza, który odbywa się jak zwykle w tym pomieszczeniu, w którym zawsze nasze wystawy się odbywają. Dzisiaj mamy miłą chwilę, ponieważ jak widać już po napisach, zdobyliśmy w tym roku medale w naszym konkursie organizowanym przez Pentę. I dlatego teraz te dzieci, akurat te nagrody już są, bo reszta musi trochę poczekać. Dlatego specjalnie nie wymieniałam. Te dzieci, które teraz tutaj poprosimy, zostaną im wręczone nagrody i dyplomy w konkursie Pentę. Pan burmistrz wręczy medal. To jest bardzo ważna sprawa na całe życie, powiem szczerze. Może nie ostatnia. Jaś Wojewodzic, brązowy medal. Paulina Husarek. Super. No i teraz tak właściwie to jest niesamowita sprawa, bo w ubiegłym roku wręczaliśmy medal ministra spraw zagranicznych Japonii Martynie Dordzie. I chyba się to nie zdarza, ja nie wiem, albo jakiś ma już właśnie patent na to w tym roku. Ja tylko przeczytam, bo dostałam taki list gratulacyjny, którego nie będę całego czytać, ale jest tu takie zdanie. W tym roku nadesłano aż 13 853 prace z całego świata. To wynik imponujący. Więc Martyna, musisz sobie teraz to wyobrazić, ja spośród 13 000 prac dostajesz. To jest jedna nagroda. Ministra spraw zagranicznych. No, brawa dla Martyny. To jest dyplom Martyny, myślę, że warto go zobaczyć, tak. Jak wygląda. Martyna, to daj i tak dalej, tam jest napisane, prawda? Na proszę bardzo, proszę może jakieś jeszcze coś. Brawa jeszcze raz. Szanowni Państwo, zawsze myślimy w tym miejscu o tym samym, czyli że trzeba podziękować serdecznie, gorąco Pani Katarzynie i Panu Dominikowi za tą atmosferę, którą tutaj tworzą i za te talenty, które rozwijają. I myślę, że to teraz będą te gorące brawa dla Państwa. Tym młodszym, tym nieco starszym gratuluję niezwykłych talentów. Cieszę się, że znajdujecie czas, żeby je rozwijać. Bardzo też dziękuję Państwu, rodzicom, opiekunom, że znaleźliście to miejsce i wiecie, gdzie Wasze dzieci mogą w bardzo dobrej, miłej atmosferze spędzić czas i robić niezwykłe rzeczy. Życzę Wam, młodzi, żeby Wam nie brakowało dobrych pomysłów, żebyście umieli je przenosić na te kartki papieru i żebyście się zawsze, zawsze tutaj bardzo dobrze czuli. I tak tylko symbolicznie coś słodkiego przekażę tej Pani Kasi, potem będziecie się mogli na jakichś tam zajęciach poczęstować. Jeszcze raz dziękuję serdecznie wszystkim. Dziękuję bardzo.